Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie na moim vlogasku. Za kamerą Macio. Siemano. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem bonusowym do odcinka poprzedniego. W poprzednim odcinku budowaliśmy wtyczkę do robienia bunny hopa. Pokazałem Wam, jak zrobić tego bunny hopa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robić bunny bara. I wiem, że na kanale wcześniej był już odcinek dedykowany bar spinowi, jednak był on poruszony bardziej ze strony hopy. Chciałbym jako bonus nagrać Wam, jak to wygląda na flacie. Może niektórym z Was pomoże nagranie tego właśnie w slow motion, pokazanie krok po kroku, jak to wygląda. Po prostu nie zrobiłem tego na poprzednim filmie, a myślę, że jest to warte pokazania. Także lecimy. Ok, pewnie zastanawiacie, czym różni się barspin wykonywany na flacie od barspina wykonywanego na hopie. Otóż taką podstawową różnicą jest czas, w którym kręcimy barspina. Jak kojarzycie poprzedni odcinek właśnie z hopy, pokazywałem Wam, że w sumie, jeżeli się uczycie, możecie tego barspina robić, jeżeli tylko wyjdziecie i po prostu możecie to kręcić. Niestety przy bunny hop barspinie sytuacja wygląda trochę inaczej, bo musicie się tego oduczyć. Barspina najlepiej wykonywać w takim ostatnim momencie, czyli wyskakujecie sobie bunny hopę, poziomujecie lot i dopiero wtedy, jak lecicie naprzód, kręcicie tego barspina. Jeżeli tego nie wypoziomujecie, to będzie dla Was to bardzo trudne, bo też to dużo bardziej boli, jeżeli lądujecie tego bunny hop barspina po prostu na tylne koło, gdzieś na plecy, to jest to bardzo nieprzyjemna sprawa. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby się z tym barspinem nie śpieszyć, jeśli chodzi o czas. Bo jeżeli chodzi o obrót kierownicą, to jeżeli macie naprawdę fajnie obcykane chicken barspina, to myślę, że możecie próbować. Do tego potrzebujecie jeszcze bunny hopa, niekoniecznie jakiegoś na metr czy tak, i tak dalej, tylko po prostu musicie być pewni, że jakąś tam wysokość osiągacie. Kolejnym z protipów będzie to, żeby nie jechać do tej sztuczki za wolno. To tak się wydaje niektórym, że przy bunny hop barspinie na początku się człowiek toczy. I może to się wydaje bezpieczniejsze, ale jeżeli macie tą prędkość za małą, to musicie dużo bardziej utrzymywać równowagę, co też jest po prostu trudne, także najeżdżajcie sobie z takim puknięciem w korbę, nie tak, że po prostu się turlacie, tylko troszeczkę szybciej. Oczywiście tutaj nie przesadźcie z prędkością. To jest takie moje spostrzeżenie, bo wiem, że jeżeli gdzieś tam puknę w tą korbę, mam troszeczkę większą prędkość, to mogę go śmiało sadzić, natomiast jeżeli się turlam, to wtedy to po prostu nie działa. Zresztą możecie sobie obczaić, jeżeli robicie po prostu bunny hopa, to obczajcie sobie, na jakiej prędkości przy zwykłym bunny hopie robi Wam się go najlepiej, najwyżej, najpewniej. To właśnie ta prędkość będzie odpowiednia do bunny hop barspina. No, chyba że jeździcie bardzo szybko, to wtedy nie. Kolejnym tipem, może to nie jest taki uniwersalny tip, bo mi on jakoś za dużo nie pomógł, ale możecie sobie spróbować robić barspiny na początku z jakiegoś małego bęku. To też będzie troszeczkę ułatwieniem, że Wam już się troszeczkę to przednie koło podbije i będziecie mogli spróbować tego barspina. Lub właśnie na takim podjeździe, jak teraz widzicie na przebitce, że już to Wasze przednie koło będzie troszeczkę wyżej, będzie troszeczkę łatwiej Wam zrobić tego bunny hopa. Wiem, że sporo osób na widocznym za moimi plecami skateparku uczyło się właśnie bunny bara w tym miejscu, bo już po prostu jest troszeczkę łatwiej. Ja akurat się tam nie uczyłem, ale może Wam to pomoże. W ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek, bonusowy odcinek do bunny hop barspina. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się te rady, te wskazówki. Jeżeli chcecie więcej wskazówek dotyczących tej sztuczki, koniecznie zerknijcie tutaj, ponieważ nagrałem szczegółowy poradnik do barspina. Tam pokazuję wszystko, w jaki sposób kręcić kierownicą, jak robić chicken bara, jak robić każde z kolejnych czynności. Także koniecznie zerknijcie tam, koniecznie zostawcie łapę w górę i napiszcie coś miłego w komentarzu, bo to dzięki Waszym komentarzom i dzięki Waszemu wspaniałemu feedbackowi powstaje ten kanał, także nie zapomnijcie, a my widzimy się już wkrótce z Fartem. Za kamerą był ten gościu, Macio. Mamy na Instagrama. Macio BMX. Instagram będzie w opisie. Maciek będzie. Jest super, Maciek jest super. Maciek jest the best. Ale się wstydzi przed kamerą, proszę. To przejściowe, mija po 5 latach.